Pierwsza rzecz to uświadamiam sobie z ministrantami, kiedy stoimy w zakrystii przed wyjściem w stronę ołtarza. Mamy taką modlitwę i jest jedno bardzo ważne dla mnie słowo, czy zdanie, żeby nasze oczy były zwrócone na ołtarz. To mi uświadamia, że już od samego początku musimy faktycznie wyeliminować jak najwięcej rozproszeń związanych z przeżywaniem Najświętszej Ofiary.